Cześć kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jeśli myślicie, że PiS śpi i nie słucha swoich wyborców, ani nie ogarnia tego, co robi przeciwnik, to jesteście w błędzie. Jak na razie dają popalić innym partiom, także kochani, jeśli jesteście ciekawi, co tam znowu PiS proponuje, to ja was oczywiście serdecznie zapraszam. Jak wiadomo, przed wyborami wszyscy wszystko nam obiecują, żeby zdobyć głos, żeby dalej być przy korycie, albo po prostu się w końcu do niego dostać. Obiecują nam co kilka lat lepsze życie i jak na razie nie wiem, czy w jakiś sposób im to wychodzi. Może są ludzie, którym się żyje lepiej, ale jest też wielu, co płaci kredyt bez stałego oprocentowania. I szczerze im współczuję. No ale wiadomo, 800+ wjedzie znowuż cały na biało i na ratę kredytu PiS da. No ale żarty żartami, jest parę rzeczy, które są warte uwagi, jak na przykład darmowe autostrady. Ja tam samochodu nie mam, ale no nie powiem, że czasami zdarza mi się jeździć i te płatne autostrady to faktycznie jest jakiś żart. Oczywiście tutaj opozycja płacze, przeczytałam na Twitterku, że bogaty Niemiec będzie wjeżdżał do Polski i będzie jeździł za darmo, a pani nauczycielka, która nawet nie ma samochodu, ze swoich podatków będzie za te autostrady płaciła. I ja się pytam, czy opozycja kiedyś była w Niemczech? No 800+ mi się nie podoba, bo ja za socjalem nie jestem. Zabrać, zdelegalizować, dać kopa leniwym bułom do pracy, rozwoju, szkoleń, żeby ludzie sami sobie radzili, żeby byli wyszkoleni, żeby zdobywali umiejętności i nie potrzebowali łaski czy nie łaski państwa. Ale to tylko moje zdanie i nie trzeba się z nim przecież zgadzać. Jak podaje Bielsk.eu, będziemy sobie to po prostu na bieżąco komentować, bo jest tutaj dużo informacji. W ogóle nie wiem, czy tutaj będzie zawarta informacja tego, że leki będą za darmo do 18 roku życia i od 65 roku życia wzwyż. Więc ja tylko Państwu pragnę przypomnieć, że nic nie ma za darmo. Nic. Darmowych autostrad też nie będziemy mieli za darmo, tylko będziemy za nie płacić w podatkach, jak wszyscy inni. Jak za darmowe leki dla dzieci do 18 roku życia i dla seniorów powyżej 65 roku życia, będziemy płacić w podatkach. Nie ma nic za darmo. Więc to. Jak już mamy to ustalone, to lecimy dalej. I tutaj PiS, jakby nie patrzeć, słucha Konfederacji, bo mówią tak. Dalej uprościmy podatki, zapewnił na konferencji PiS premier Mateusz Morawiecki. Zobaczył, że Konfederacja tak skoczyła, że będzie trzecią władzą w Polsce, to zaczął się przypatrywać uważnie temu, co robią. Dodał, że jeśli PiS pozostanie przy władzy, takie programy jak Program Inwestycji Strategicznych będą na stałe. Zapewnił też, że nie będzie antyspołecznych sposobów walki z inflacją. Czyli nie zabiorą żadnych socjali po to, żeby walczyć z inflacją. Będą walczyć z inflacją pewnie w inny sposób, nie wiem jaki, bo jak dadzą 800+, to na pewno to nie napędzi inflacji. Na pewno nie będzie drożej. Nie. W końcu te 800+, będzie warte tyle, co 300 zł, bo 500+ też kiedyś było warte 500 zł. A teraz jest warte 300, więc 800 też się do tego zbliży. Ale były poseł Marek Jakubiak zaapelował podczas panelu gospodarczego o wprowadzenie 1% podatku CIT. W sobotę w Warszawie rozpoczęła się dwudniowa konwencja PiS programowy UL Prawa i Sprawiedliwości. Z udziałem najważniejszych polityków partii konwencja rozpoczęła się od wystąpienia Jarosława Kaczyńskiego, następnie głos zabrał premier Mateusz Morawiecki. Premier przekonywał, że praca na rzecz dobra wspólnego to sens i cel życia w polityce, ale chodzi o pracę na rzecz wszystkich obywateli, nie tylko niektórych. Dlatego, jak mówił, nie może być mowy o powrocie do czasów dzikiego kapitalizmu. Jest jedno źródło sukcesu, to naprawa polskiego budżetu. Wielkie dzieło rozpoczęte od pierwszych dni przez premier Beatę Szydło i ówczesnego ministra finansów Pawła Szałamachę. Żmudna, bardzo trudna praca i tam znalazły się setki miliardów złotych, które rozpływały się w czasach naszych podatników, mówił premier. Dodał, że w efekcie Polska przez ostatnich 7 lat uzyskała wzrost gospodarczy na poziomie 31,5% PKB. Stwierdził, że poza rajami podatkowymi, czyli Cyprem, Maltą i Irlandią, to najwyższy wzrost gospodarczy, mimo klęsk, jakie nas spotykały. To uszczelnienie mierzy się już dzisiaj z coraz większymi wyzwaniami, bo nie ma już tak wiele do uszczelnienia, ale zrobimy wszystko, aby pozyskać kolejne dziesiątki miliardów. I tutaj dodam od siebie z waszych kieszeni. Żeby nie być gołosłownym, kilka dni temu w Radzie Ministrów przyjęliśmy ustawę, której celem jest uszczelnienie systemu VAT i CIT, powiedział premier.
Sam CIT to podatek od dużych firm, bo dla małych firm obniżyliśmy podatek, a dla dużych korporacji zostawiliśmy 19% i nie pozwolimy im wyjeżdżać za granicę. Halo? No hej, co tam? Jeszcze nie sprawdzałam, bo na razie nagrywam. Za ile będziecie? Halo? Okej. A więc samo opodatkowanie wielkich korporacji, te 60 miliardów złotych, pokrywa 500+, trzynastki i znaczącą część 14 emerytury. Jest jeszcze jedno zobowiązanie, jak mówię o systemie podatkowym, ono dotyczy uproszczenia systemu. To jest coś, co do końca nam się nie udało i chcemy doprowadzić do uproszczenia. Mamy tutaj sukcesy, to podatek PIT, zaznaczył szef rządu. I teraz wyjedzie na przykład pan Mentzen ze swoim pomysłem, jak te podatki skutecznie zmniejszyć, uprościć i jeszcze się okaże, że PiS to weźmie i wykorzysta i bam, szachmat, Konfederacja, ukradniemy wam pomysł. Lekko go zmodyfikują, żeby nie było, że plagiat i heja. Dlatego ja nie wiem, czy właśnie warto jest pokazywać wszystkie swoje atuty, tylko może Konfederacja oprócz podatków jeszcze coś innego by zaproponowała, to może byłoby lepiej, nie? No ale dalej. Stwierdził, że ostatnio pytał na spotkaniu, ile trwało wypełnienie deklaracji podatkowej i usłyszał, że trwało to od 30 sekund do 3 minut. Tak wystarczy wejść, sprawdzić, nacisnąć klawisz i zaakceptować, powiedział premier. Uproszczenie jest możliwe, to nasz rząd to zrobił i dalej uprościmy podatki, dodał Morawiecki. Rozumiecie, widać, że to działa, widać, że z tymi podatkami to działa i widzą, że Konfederacja w tym wypadku robi to dobrze. Szef rządu przekonywał, że trend wzrostu wynagrodzeń Polaków powinien być jak najmocniejszy. Wiemy, jak to zrobić wszystko wiedzą. Przez tyle lat nic nie zrobili, ale oni już teraz się nauczyli, oni już teraz wszystko wiedzą. Wiemy, jak to zrobić między innymi poprzez przyciąganie nowych inwestycji wysoko zaawansowanych technicznie, zadeklarował premier. Zapowiedział też kontynuację programu inwestycji strategicznych, funduszu inwestycji lokalnych, jeśli Prawo i Sprawiedliwość zostanie przez wyborców obdarzone zaufaniem. Te programy wprowadzimy na stałe, podkreślił. Poinformował, że w tym roku dług publiczny wyniesie 47-48%. Dodał, że PKB w relacji do PKB spada, mimo wielkich wydatków na obronę miejsc pracy, tarczę antykryzysową czy obronę przed wysokimi cenami energii. Tymczasem zaznaczył, średnia unijna wynosi grubo ponad 75%. Chcemy, żeby przedsiębiorcy w Polsce się bogacili. O, to ciekawe. Wierzę w to, że przedsiębiorcom polskim chodzi o to samo. O co nam chodzi? Żeby Polska była dostatnia i zasobna. Oni także są polskimi patriotami. Wierzę, że przedsiębiorcy chcą tak samo dobrze jak pracownicy, mówił premier. No, jeśli przedsiębiorca nie będzie miał dobrze, to pracownik nie będzie miał dobrze. No, wy zaczęliście tutaj od dupy strony, że tak powiem. Ale okej. Dlatego dodał, dla przedsiębiorców jest program uproszczeń i program rozwojowy poprzez Polski Fundusz Rozwoju. Polska musi być też przyjaznym krajem dla przedsiębiorców, a walka z mafiami, walka o równość, walka o płacenie podatków przez korporacje międzynarodowe w Polsce jest też walką o równe warunki konkurencyjności dla was, przedsiębiorcy, powiedział Morawiecki. Do najważniejszych punktów programowych PiS zaliczył też sprawcze państwo, państwo, strażnik, strażnik polskich interesów. To jest nasze zdanie i pokazaliśmy, jak państwo może reagować, jak państwo może ratować miejsca pracy przedsiębiorców, jak może być tarczą przed wysokimi cenami energii, jak państwo może budować siłę militarną. Dlatego obiecujemy mądrą drogę środka, nie żaden etatyzm czy interwencjonizm, mówił premier. Jak dodał, państwo polskie będzie silne siłą polskich pracowników, przedsiębiorców, ale także siłą polskich instytucji. My je będziemy udoskonalać i to jest część naszego programu, oświadczył szef rządu. Podkreślił, że program PiS to program ciężkiej pracy, równo rozkładanych owoców wzrostu, szybkiego rozwoju. Chcemy, żeby ludzie wierzyli, że państwo służy im pomocą, że polityka gospodarczo-społeczna jest w ich interesie. To jest nasze zobowiązanie wobec Polaków, dodał. I co dalej? No premier stwierdził, że Polska w roku 2030 będzie bogatsza na głowę mieszkańca niż Wielka Brytania. I tutaj ja mówiłam już o tym, robiłam odcinek, jak ktoś tam powiedział, tutaj jest pan jakiś tam. Jeden z dziennikarzy napisał, że Polska będzie silniejsza niż Wielka Brytania. Myślę, że pan Morawiecki czytał ten sam artykuł, co ja i ogarnął, że o, można to wykorzystać w swojej kampanii. Czy dobrze? No dobrze, no to dla nich jest plus, prawda? Ale zastrzegł, żeby tak się stało, to musi być realizowany program PiS. No bez programu PiS na pewno Polska nie będzie na tyle bogata, jakby to chciała Wielka Brytania.
jakby to przewidywała Wielka Brytania. Co dalej? Ten, który do tej pory, program w sensie, ten, który do tej pory realizujemy, a także ten, który wykuwał się w naszych spotkaniach z Polakami, którzy są naszymi najlepszymi ekspertami. Wystąpienie premiera było wstępem do panelu poświęconego gospodarce, który moderował Mariusz Staniszewski, a wzięli w nim udział były poseł Kukiz 15, Marek Jakubiak, prezes ZUS Gertruda Uścińska, Konrad Banecki z Polskiego Towarzystwa Gospodarczego i Jakub Rybacki z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Mariusz Staniszewski zapytał Mateusza Morawieckiego o model walki z inflacją. Szef rządu mówił, że ma to być model, w którym ludzie nie będą tracili pracy, będą mieli większe szanse na przetrwanie w tych trudnych okolicznościach gospodarczych. Tarcza, pracownik 1.0. Nie będziemy likwidować inflacji metodami antyspołecznymi, tak jak chcą nasi przeciwnicy, zapewnił Morawiecki. To jest to, o czym wam mówiłam, czyli to, że nie będą likwidować socjalu na rzecz likwidowania inflacji. Będą te inflacje, przynajmniej mają taki zamiar, te inflacje likwidować w inny sposób. Kolejne mafie pewnie będą zamykać, żeby mieć więcej pieniędzy do budżetu. Ja nie wiem, czy oni są ślepi. To znaczy tak, raz udało im się wygrać wybory przez 500+, no to teraz uda im się wygrać wybory przez 800+. I tu nawet nie ma co gdybać i debatować, że PiS przegra wybory, bo ja w to nie wierzę jakoś specjalnie. Wygrają wybory, tutaj wszystko zależy od tego, z kim oni będą rządzić. Albo czy będą rządzić sami, ale raczej z kimś będą rządzić. Z kim? Nie wiem. Dowiemy się, jak będą wybory. No i tak chcą uproszczać się podatki, no bo jak wiadomo, Konfederacji skaczą wyniki, więc biorą to, co dobre od swoich kolegów, że tak powiem, może nie tyle co kolegów, ale przeciwników. O, tu jest trafne słowo. Biorą to, co dobre od swoich przeciwników i wykorzystują w swojej kampanii. Bo co jak co, ale nie można powiedzieć, że Kaczyński nie jest dobrym politykiem, bo jest dobrym politykiem i on doskonale wie, co wyciągnąć w kampanii wyborczej, żeby ją wygrać. Tylko, że dobra, wszystko pięknie, ładnie, wszystko dobrze brzmi, wszystko za darmo, wszystko super, sielanka, tak? Nie będziemy musieli w ogóle nic robić, żeby mieć. Ale ja się nadal pytam, czy oddacie dzieciom pieniądze na leczenie? Czy dalej będziecie kraść im te 20% ze zrzutek. Dzieci umierają, a oni je jeszcze okradają. Cześć. Zamiast pomóc tym dzieciom, to 800+ rozdaję. Ja wiem, że ja ciągle do tego nawiązuję, ale ja po prostu nie mogę przeżyć tej decyzji. No nie mogę. Jest mi tak cholernie przykro z tego powodu, że wy nawet nie macie pojęcia. No dobra, ale co wy myślicie o tych wszystkich obietnicach PiSu? Czy one wszystkie zostaną spełnione? Bo wydaje mi się, że wszystkie oni zrobią. Tak już się przyzwyczaiłam. Ale jeśli nie zrobią, to których według was? Czekam na wasze opinie w komentarzach. Jak zwykle was buziam.